Hejka, hejka, witam się z wami, ja jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i dzisiaj mamy pierwszy odcinek stricte ogrodowy. Stwierdziliśmy, że etapy pracy podzielimy tutaj i zrobimy taką jedną playlistę, gdzie będziecie mogli wrócić i zerknąć, co i jak wygląda. Pierwszym etapem pracy, który wykonaliśmy, wybaczcie, że szumi, ale działa glebogryzarka, do tego dojdziemy. Pierwszym etapem, który musimy zrobić, to mniej więcej rozplanować, co chcemy na tym ogrodzie mieć, dokąd ma być taras i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz to wyrównanie całego terenu. My będziemy wysypywać ziemię. Główne takie pierwsze równanie mamy już z głowy. Teraz chcemy spróbować przynajmniej zrobić taką taflę trawnika i w tym celu rozpoczęliśmy pracę z glebogryzarką. Sprawa rysowała się taka, że przeszukiwaliśmy różne możliwości. Pierwsza możliwość to było wypuszczenie glebogryzarki. Jest to koszt gdzieś 150-170 zł w zależności od miejsca i rodzaju glebogryzarki plus kaucja. U nas było to 500 zł, ale w zależności jak drogi sprzęt dostajecie, tak ta kaucja może wzrosnąć. Czas trwania tego, jeszcze nie wiemy ile to będzie wyglądało, ale nie mniej niż 4 dni, więc będzie to gdzieś około 600 zł za glebogryzarkę. Może to być zdecydowanie dłużej. No i może coś się zepsuć, wiecie jak to jest i potem będziecie musieli płacić kaucję ani glebogryzarki, ani prostego ogrodu, ani pieniędzy. Druga opcja to szukaliśmy fachowca, który nam to po prostu zrobi wszystko. Nasz ogród, o tym metrażu fachowiec powiedział, że chce za to 2000-2500, więc według nas był to zbyt wysoki koszt jak za wyrównanie tylko i wyłącznie ogrodu, tym bardziej, że mamy jeszcze mnóstwo pobocznych rzeczy. I trzecią opcją, którą wy też podsunęliście, żeby rozważyć, to zakup glebogryzarki i właśnie ten zakup zrobiliśmy. Krzyś walczy z tą glebogryzarką. Wiemy, że trochę tego zajdzie. Nie jest to zbyt prosta praca, nie jest to zbyt przyjemna praca, łatwa i musi tutaj być siła faceta, bo ja chyba bym sobie nie dała rady, jednak jestem za słaba w rękach. Nie da się zrobić tego, wiecie, dłubać cały dzień, ponieważ glebogryzarka mocno ma wibracje i ręce po prostu bolą. Oprócz tego trzeba użyć do tego wszystkiego siły. Ale po kolei zacznijmy od tego, jak nasz ogród wygląda w tym momencie. Ale popatrz jak ładnie. No widzę, super, teraz to ma sens. No, zajebiście, bo nauczyłem się tym robić w końcu. Bo tutaj to była rzeźnia. Mi ręce odpadały. No. A teraz bez w ogóle mięśni. A, czyli co wam to, co powiedziałam chwilę temu? Najważniejsze to jest ten patyk. Co ty gadasz? No. Czemu? Ten patyk ustawiasz na jakąś głębokość. No. I ona jedzie, jak ci już wyrobi, to troszeczkę popuszczasz i puszcz. I znowu, no nie? Że tym patykiem po prostu wciskam, no nie? Aha. I ona mi się zatrzymuje i mieli mi to miejsce, mhm, na którym jest. Jak mi się już zapadnie tak, że już nie kopię, to troszeczkę odpuszczam i znowu daję. I tak zrobiłem tutaj całość, cały ten kawałek. Bo tutaj by mi szło strasznie trudno, tu mi szło tragicznie. No nie, ja myślałem, że tego nie zrobimy. Ale teraz... A myśmy sobie ten patyk wyjęli, bo nam przeszkadzał. Chodzi, już wam pokazuję o co chodzi. Chodzi o ten patyk tutaj, Krzyś mówi. Byłem załamany, że wydaliśmy tyle kasy i to nie śmiga. Dobrze, że to znalazłem, jak to się robi. Update tego vloga, bo końcówka baterii. Krzyś jedzie z glebogryzarką na reklamację, słuchajcie. Szok i niedowierzanie. Powiemy o co chodzi. Patrzcie co się stało. Wyłamał się cały spaw tutaj, z tej strony. A to jest dość istotne, ponieważ to takie coś tutaj jest i to trzyma całą glebogryzarkę i nie skacze tak. No dużo rzeczy, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że myśleliśmy, że to zrobimy w 3 dni. Tak. Bo jest ładna pogoda, w przyszłym tygodniu ma walnąć śniegiem. I zależy nam na czasie, tak żeśmy przeoszczędzili z tego wszystkiego, że tyle. Że będziemy bez kasy i bez glebozmywarki. Tak. No, glebozmywarki. A to jest takie dobre jak glebozmywarka, powiem ci. Szybciutko, póki jeszcze mam światło, to wam pokażę, ile udało nam się zrobić. O, dobra. Tutaj nam się kończy taras, jeszcze tam się rozciąga ogródek, a myśmy zrobili tylko tyle i nie zdążyliśmy nawet wypełnić tamtej części już w środku, bo glebogryzarka się zrąbała, więc
ja nie wiem nawet ile to może być. Nie wiem, 1/3, 1/4, 1/5 ogrodu. No i tam idę to grabić, póki mogę jeszcze coś zrobić, bo jestem taka zła. Pytanie, co z tym fantem? Krzyś jedzie teraz właśnie do Leroy zobaczyć, jak wygląda sprawa reklamacji. Jeżeli nam ją uwzględnią, tak jak na przykład w przypadku Takera, który mieliśmy wcześniej, że zwrócą nam pieniądze, no to kupi po prostu drugą. A jeżeli wyjdzie na to, że będziemy musieli czekać na tą reklamację, to w ogóle nie chcę czegoś takiego. Najchętniej to by się z nimi powiedziała, że mają ci zwrócić pieniądze tak czy siak. Jeżeli ci powiedzą, że mamy czekać na reklamację miesiąc, to nam za miesiąc w ogóle pogryzarce. My ją potrzebujemy teraz. A to, co żeśmy sobie wymyślili, to jest takie dodatkowe w ogóle. Krzyś jedzie, zgłosimy się do was, zobaczymy, co będzie. Witamy się znowu z samochodu, dzień kolejny. Wczoraj właściwie nie powiedzieliśmy, co zadecydowaliśmy i co się wydarzyło. Oddaliśmy ją na gwarancji, tamtą glebogryzarkę. 14 dni na serwis, zobaczymy, czy zwrócą pieniądze, czy będą ją naprawiać, zobaczymy. No. Tak czy siak jest zwrócona. Zostaliśmy bez. Tak, no. Pieniędzy i tak. Sprzętu. Więc mamy nową, znaczy nową, wypożyczyliśmy po prostu, bo taki był plan pierwszy. Tylko myśmy sobie chcieli zaoszczędzić i sobie, bo nie wiedzieliśmy, ile dni nam to zajmie. Tak. I ustaliliśmy, że skoro mamy wydać, załóżmy, nie wiem, 600 zł, to wolimy kupić za... 1000. No dokładnie. I mieć, załóżmy, zrobić sobie jeszcze kilka rzeczy, nie? Zrobić sobie innych parę rzeczy. No, ale wyszło jak wyszło. Tamta się popsuła, więc wróciliśmy do pierwszego naszego pomysłu. I oto jest nasz nowy sprzęt. Nowy, stary. Mhm. Ale to wygląda solidnie. No widzisz? Nam się wyłamało ta część, tu ten pałąk. O, czekajcie, bo to nie widać tego, tak? O, ten pałąk się nam po prostu wyłamał z tamtej glebogryzarki. A zobaczycie, jak on jest tutaj załatwiony. Tam było delikatnie, jak to mówi tata Krzysia, pochytane. Tak. Nie pospawane, tylko pochytane do poważnego spawu, że tak powiem. Mm-hmm. A tu jest taki metal, śruby, no, w ogóle no, całkowicie mówicie, inaczej. Całkowicie inaczej to tutaj wygląda. No i ona tak ma, taka jest sporsza. Sporsza, no. No, że zobaczymy jak to... I tutaj te elementy, które są, to w tamtej glebogryzarce były plastikowe. W ogóle tak. Kto robi plastikowe elementy w miejscu, gdzie są kamienie, gdzie jest wszystko, żeby się to połamało? Tu wszystko widać, że jest po prostu w metalu. Całkowicie inaczej to wygląda, lepiej to wygląda. Teraz pytanie, czy ona jest zalana olejem? Tak. Okej. Okay. On mówił, że oleju mam nie ruszać, że mam tylko dolewać paliwa. Najlepsze. I mam oddać z pełnym zbiornikiem, tak jak jest. Aha, widzisz, tak jakby poszli samochód. Tak. Dobrze, będziemy ją wyciągać. Moja stopa! Stoisz mi na stopie! Przepraszam, nie czułem jej w ogóle. Myślałem, że to kamyczek. O, moja stopa! Myślałem, że to kamyczek. No, poszło. Przepraszam. Co mi się wbiło? To chyba kierownica. Dobra, zobaczmy ją w całości. To jest w ogóle gaz i hamulec. Tutaj jest przód i tył. Okej, okay. No to widać, że ona jest porządniejsza. Zobaczymy, no, jak będzie chodzić. To. Widać, że to jest parę tysięcy złotych. Ciężka, ale to dobrze, że jest ciężka, bo tamta skakała, bo była za lekka, no ale wiecie, to na pewno kosztowała więcej. Nie, jest spoko. O wiele jest lepsza. Okej, okay, czyli pozytywnie na ten dzień. Jedziemy tam, gdzie skończyliśmy. Tam. Idę założyć rękawiczki i biorę się za robotę. No ja też, bo ja muszę się przekopać. Może skończymy dziś. Przynajmniej glebogryzarką, bo wygrabienie nie, raczej sama nie dam rady w jeden dzień tego wygrabić. No to... Jak pół ogródka dzisiaj wygrabię, to będę uważała, że
Ja będę uważała, że super. Mój kręgosłup stwierdzi, że jestem pana. Tak to aktualnie wygląda. Tam jest Martusia. Uhu. Tutaj mamy jeszcze część niezrobioną. Tutaj jest część, którą przejechałem glebogryzarką, ale jeszcze nie jest przegrabiona. A tam jest część, którą Martusia już przegrabiła. To jest, wygląda cudnie. Uuu, jak równiusieńko. Jak się czujesz? Wykończyłam. A dopiero 11. 11 jest? Albo 10. 10, 7. Super. No, ale papiera. Wygląda. No. Dużo osób mówiło, gdzieś tam sąsiedzi też coś robią. Dużo osób mówiło, żebyśmy wzięli tutaj traktor, który nam to wszystko jakby, jak to się mówi, zaora. Ale traktor tu już był i on równał wstępnie tą działkę. Natomiast narobił takich kolejn. Wiadomo, że wyrównał, ale kolejny zostały, z którymi właśnie teraz walczymy. Więc gdybyśmy wzięli teraz traktor, to powiem wam, że mielibyśmy tutaj jedną kolejnę, więc to nie było sensu. I zabawa od nowa. I zabawa od nowa, więc to musimy już zrobić ręcznie. Cześć! Hej! Wybierać te kamienie, równać i siać. Jeszcze 1/3. No. I koniec hałasu. Tak, kupujemy drugie grabki. Mamy dwie drabki. Mamy takie metalowe? Dwie takie same mamy. No. Przygotowali. Tak. W zeszłym roku. Krzyś pojechał oddać glebogryzarkę. I tak podsumowując, to jeszcze wam się wypowiemy na temat, co lepiej, bo to chodzi też o metraż ogrodu. Natomiast bylibyśmy w stanie na 100% w jeden dzień ogarnąć wszystko tą glebogryzarką. Przez, wiecie, robiąc od rana. Była o wiele mocniejsza, o wiele przyjemniejsza, wygodniejsza. Krzysiek miał lepszą pozycję w niej. Nie garbił się, plecy go tak nie bolały, bo w tamtej, którą kupiliśmy ze sklepu, no to tragedia po prostu. Rączka, która jest zrobiona, była tak nieprzemyślana, tak to było do dupy, żeby jakkolwiek ta glebogryzarka działała w odpowiedni sposób, to tylko i wyłącznie w jednej pozycji, która była totalnie niewygodna. Więc strasznie się wczoraj umęczył. A na koniec jeszcze się zepsuła. Jeżeli chodzi o tą reklamację, no to jeszcze nic nie wiemy, czekamy. Będziemy was informować, jak to wygląda. No mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tutaj też nie jest do końca kwestia chyba Leroy Merlin, chodzi tutaj też o producenta. Natomiast pojechali odwieźć, no bo jutro nie chcemy marnować dnia, jest godzina 15 i myśmy skończyli wszystko, co mieliśmy skończyć. Znaczy glebogryzarką, jak Mikołaj zaśnie, to pójdziemy zasuwać z grabkami. No jest mamusia. A podzium! Z tym to się tylko wydziwiać, z tym małym człowiekiem. A podzium! No. Więc dobrze poszło, jesteśmy wykończeni, powiem wam. Jestem tak zmęczona, tak mnie kręgosłup boli. Ten mały po prostu żółwiczek mój, no to też sobie już troszkę waży, Mikołaj, żebyś tak wiedział, że troszeczkę sobie ważysz i mamy troszeczkę ciążysz, dlatego też mam go w nosidle, bo jest mi o wiele lepiej, bo na rękach nawet nie byłabym w stanie go dzisiaj nosić. Zaraz wracamy, Krzyś pojechał z opieką Mikołaja, z taką nianią, bo Mikołaj ma teraz nianię dzisiaj, tak? Emilka przyjechała pomóc, za co bardzo dziękujemy, bo bez niej byśmy nie dali rady zrobić wczoraj. To są, jak Mikołaj śpi, to są 2 godziny, więc to jest strasznie mało, żeby cokolwiek ogarnąć. Przytulę skutnie mój mały, przytulę skutnie mój mały. Nic tylko wydziwiać i się bawić cały czas. Cały czas się bawić z tym małym synem mym. Cały czas wydziwiać z tym synem małym mym. Chowza! 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 Dobrze, ja idę usypiać tego mojego małego syna. Martusia pięknie wszystko równa. Wygląda to całkiem zacnie. Zobaczcie sobie, się cofnę. Byście dobrze widzieli naszą pracę. Trzeba uwieczyć. Z tego trzeba być dumnym. Tak. Tutaj jeszcze nie jest zrobione. Dopiero tutaj będziemy robić. Ale tamta część już jest.
i wygląda to całkiem zacnie. Coś jeszcze, Martuś, chcesz powiedzieć? Że wygląda to pięknie zacnie. To ja cię trochę ponagrywam. Mhm. Potem ja ci.